Witajcie kochani! Zobaczę Was dzisiaj na filmik, w którym przetestujemy sobie produkty, które w ostatnim czasie bardzo, ale to bardzo przykuły moją uwagę. I pierwszym z tych produktów jest produkt z Catrice, a mianowicie paletka Dear Universe, która w środku prezentuje się obłędnie. Weźmiemy sobie jeszcze na warsztat produkty marki Desi, a mianowicie paletkę bronzerów i paletkę róży do kremowego konturowania. Can't wait! I jeszcze chciałabym się skupić na nowej kolekcji marki Claressa, a mianowicie takiej kofeinowej. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie, rozpoczynajmy test. Zacznijmy w takim razie od paletki cieni z Catrice Dear Universe. I słuchajcie, tutaj na tym opakowaniu, no widać taki kosmos, dlatego spodziewam się istnego gwiezdnego pyłu w środku. Zobaczmy zatem, jak będzie w rzeczywistości. Oh my god. Piękna jest ta paletka, muszę Wam powiedzieć. I mamy tutaj takie bardziej zgaszone odcienie, z tego co widzę, jeżeli chodzi o maty, bardziej zimną kolorystykę. Natomiast jeżeli chodzi o błyski, to tutaj mamy zarówno takie bardziej brązowo, fioletowo, niebiesko, różowe odcienie. No taka jest mega wszechstronna ta paletka, dlatego mnie zaciekawiła. Mam tutaj jeszcze dodatkowo lusterko i słuchajcie, zapłaciłam za tę paletkę dziwną sumę, a mianowicie 48,49. Dziwnie, nie? Tak, dziwnie. Dobra, chciałabym jeszcze tak na szybciutko dotknąć tych błysków. Oh my god. Dobra, ten mniej, ale ten OMG. Coraz lepiej, coraz lepiej. Dobra, słuchajcie, już w tym momencie, no, muszę powiedzieć, że cieknie mi ślinka na całą myśl, żeby to nałożyć na moje oczy, ale dobra, najpierw zróbmy swatche. Tak wyglądają swatche i muszę powiedzieć, że to jest totalnie moja kolorystyka. Co do tego, jaką mają konsystencję to cienie, to tu jest różnie. Maty niektóre są takie mega mięciutkie, niektóre trochę bardziej suche, natomiast jeżeli chodzi o błyski, to mamy takie bardziej plastelinowe, ale są też niektóre, w których jest naprawdę mega dużo takich, no, malutkich drobinek odbijających światło. Zaczynamy. Na mojej powiece mamy już nałożoną bazę w postaci mojego ukochanego korektora z Too Faced Born This Way i zaczynamy pracę. Oczywiście będę robiła dwa różne makijaże, ponieważ to jest za dużo cieni, żebym mogła się po prostu od tego powstrzymać. Więc rozpocznijmy od tego burgundka, który wydaje się być piękniejszym kolorystycznym. I zobaczymy, jak będzie wyglądał u mnie na powiece. Can't freaking wait. No dobra, jeżeli chodzi o jego nasycenie kolorystyczne, to uważam, że jest tutaj bardzo przyjemnie. I zaraz zobaczymy, jak on się będzie blendował, ale z tego co widzę, to się dzieje jakoś niesamowicie szybko. Czy tylko ja mam takie wrażenie? No muszę powiedzieć, że jestem w lekkim szoku tego, jak dobrze ten cień póki co się zachował u mnie na mojej powiece. Na razie bosko to wygląda. Dobra, sięgam w takim razie po ten taki lekko różowo-fioletowy odcień i użyję go do wyblendowania krawędzi tego oto gagatka, którego użyłam jako pierwszego i zaraz zobaczymy, jak one tu się będą ze sobą łączyć. Dobra, jak widać, pigmencik jest, może nawet za dużo go tutaj nawaliłam na sam początku, ale z tego co widzę, to zobaczcie, jak to się łatwo wszystko blenduje. No. Ej. Dobrze to wygląda. Naprawdę jestem w pozytywnym szoku. Tak mi się spodobał ten cień, że jeszcze go tutaj mocniej przesunęłam w kierunku środka mojej powieki i teraz nadszedł czas na nałożenie NYX Glitter Primera w takiej bardzo małej ilości, bo muszę Wam powiedzieć, że bardzo zaciekawiły mnie te błyski, szczerze mówiąc. Wyglądają spektakularnie. I tutaj jeszcze zostając troszeczkę po takiej bardziej brązowej stronie mocy, chyba najpierw zanurzę moje palce w tym odcieniu. I zobaczmy wspólnie, jak on będzie wyglądał. On jest tak jakby, tak jak widzicie, pół na pół, takim trochę marmurkiem. Ma w sobie trochę więcej tak jakby błysku, ale też trochę no takiego bardziej satynowego cienia. No i jestem niesamowicie ciekawa, jak tutaj u mnie będzie wyglądał. Zobaczmy. Wyszedł taki, szczerze mówiąc, rudawy odcień troszeczkę. I jest cieplejszy niż myślałam, szczerze mówiąc. Ewidentnie bardziej widać w nim takie, no te takie błyskowe tony niż te takie brązowe, które gdzieś tam po bokach się przewijają. Nie mogę powiedzieć, że wygląda źle, wygląda moim zdaniem spoko. Nie jest jakiś nie wiadomo jaki błysk, ale tak jakby dla mnie to jest okej. I teraz słuchajcie, chcę się zanurzyć w odcień, który według mnie chyba jest najładniejszym z palety, albo zrobił na mnie póki co największe wrażenie. Jest to ten odcień, który właśnie jest takim duochromem i raz jest bardziej różowy, a raz jest troszeczkę taki bardziej brązowawy, wygląda po prostu przepięknie. Dobra, i zobaczmy teraz, jak on wyjdzie u mnie na powiece.
Me like it. I właśnie, kurczę, ja mam nadzieję, że wy widzicie tutaj, w kamerze, właśnie to, jakim on jest wspaniałym duochromem. Tutaj, tak jakby, no on w każdej pozycji wygląda troszeczkę inaczej, ale ten różyk, to jest taki, no mocno wybijający się póki co z tego cienia, no robi wrażenie. Teraz nałożę w sam już wewnętrzny kącik, ten taki najjaśniejszy różowy odcień, gdzie chyba skupię też się na tych takich jaśniejszych tonach, żeby nabrać go na mój pędzel. Tylko pytanie, czy coś tu się w ogóle nabierze. Na razie nie widzę, żeby był szał z tym, szczerze mówiąc. Bo próbuję robić to za pomocą pędzelka. Ojejku, to niemalże nic nie widać. A tutaj jest moc, dobra. Trzeba się gimnastykować. Postaram się nałożyć go troszeczkę tutaj bardziej. Kurczę, wolałabym, żeby on miał troszeczkę takie jaśniejsze tony, szczerze mówiąc. Bo ja tak lubię to jakby rozświetlenie oka zawsze jakoś tak w tym jaśniejszym vibe'ie. Tak już mam. Ale nie mogę powiedzieć, że to nie jest też ładny kolor. Ja też od razu wam powiem, że te cienie na moich powiekach wyglądają tak bardziej plastelinowo. Nie jest to jakiś taki super lekki vibe, ale też nie mogę powiedzieć, że jakoś niesamowicie obciążyły mi te cienie powiekę. Moim zdaniem jest na razie okej. I chciałabym jeszcze, wiecie co, jakby ze względu na to, że właśnie nie wyszło to tak jasno, zanurzyć się jeszcze w tym takim beżyku i wezmę ten sam pędzelek, no bo tutaj on nie jest jakoś nie wiadomo jak utitłany. I o, tutaj dołożę jeszcze troszkę taki twistik. Dobra, coś tam widać. Ale nie, jakoś nie wiadomo jak chyba, nie? Czy mi się wydaje? Nie, dobra, coś mi tutaj rozjaśniło. Także wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko. I tak, patrząc jeszcze na tę paletę, mam tak jakby takie jedno przemyślenie. Czekajcie, muszę trochę odkurzyć. Dobra, już jest troszeczkę lepiej. Że trochę mi brakuje tutaj ciemnego cienia. Ja zaraz chcę zobaczyć, jak ten taki fiolecik się sprawdzi tutaj, czy będzie w stanie przyciemnić mi moją powiekę, ale szczerze mówiąc troszeczkę tak jakby się obawiam, że... Znaczy, obawiam się tego, czy on będzie miał taki pigment, który tutaj naprawdę da radę jakby osiągnąć ten efekt, który ja bym chciała osiągnąć. No ale dobra, nie ma co panikować przed czasem, biorę w takim razie pędzelek, jeden z moich takich głównie używanych, a czemu go tutaj nie ma? Bo nie zabrałam go po myciu, już wszystko jest wiadome. Dobra, trzymajmy teraz mocno kciuki, żeby on się okazał enough do przyciemnienia tutaj oka. Okej, na razie jest widoczny i przebiega to w sympatyczny sposób. Tutaj ja naprawdę tak jakby wyciskam z tego cienia maksa. Wydaje mi się, że to jest tak jakby maks tego, jak on może być intensywny, bo on się nabudowywuje, widzę, że do pewnego miejsca, a potem już tak jakby ciężko jest z niego wyciągnąć taki total pigment. Ale słuchajcie, muszę powiedzieć, że on się fajnie zachował. To jakby on przyciemnił mi tak jakby fajnie tutaj ten kącik. W ogóle zobaczcie, jak on się pięknie przykleił w sumie do tego bordo. No, muszę wam powiedzieć, że jestem póki co naprawdę bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczona tą paletką. Tak jakby w ogóle nie czuję się, jakbym pracowała z cieniami, no, które są jakby za mniej niż 5 dyszek do dostania, bo naprawdę te maty to jest po prostu, no, sama przyjemność. Na drugim oku z kolei zaczniemy właśnie od tego najciemniejszego odcienia, który nałożę teraz tak sauté, jeszcze bez niczego. I no, byłam z niego naprawdę bardzo zadowolona. Zobaczmy teraz jakby na jego intensywność. Tutaj intensywność jest troszeczkę mniejsza, wiadomo, no bo on jakby już przyklejał się do innego cienia, natomiast i tak się dobrze sprawdził, a tutaj no jest intensywny i z tego co widzę, to ma podobną konsystencję do tego burgundzika, bo zobaczcie, jak on się ładnie blenduje, tak jakby sam w sobie, no mam wrażenie, że dosłownie tak jakby za pomocą niemalże jednego cienia można zrobić cały makijaż, bo po prostu no pięknie się blenduje. Dobra, w takim razie jeszcze go tutaj dołożę, no i czymś trzeba będzie go jeszcze dodatkowo wyblendować. Do tego wezmę ten cień idący bardziej w szarość i zobaczymy, jak on tutaj wyblenduje mi krawędzie tego oto gagatka. Tu będzie bardziej zimno, przynajmniej póki co. I tak, no tutaj widzę, że też bardzo ładnie się ze sobą blendują te odcienie. I co najlepsze, mam wrażenie, że aż tak jakby ten cień bazowy się nie wytraca przy tym blendowaniu, co jest też ciekawe i bardzo mnie to cieszy. No zobaczcie, jak on ma ładnie tak jakby się przykleja tutaj.
Serio. Hashtag w szoku. I tu jest zawsze risky biznes, jeżeli chodzi właśnie o takie odcienie, że tutaj jest taka bardzo cieniutka granica, żeby to nie wyglądało brudno. Moim zdaniem jakby we're not there, but jakby może we're getting there, dlatego chciałabym to troszkę przystopować i znowu troszkę go ocieplić. Wezmę znowu ten taki zgaszony, taki no różowawy odcień, taki herbaciany może trochę bardziej i znowu tutaj jakby dołożę go idąc w centralnym kierunku mojej powieki, żeby troszkę tutaj ocieplić sytuację. O! 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 I od razu wydaje mi się, że może być lepiej tutaj. Zresztą będę chciała nakładać troszkę takie cieplejsze odcienie, czy albo może takie bardziej intensywne na środku tej powieki, więc wolałabym sobie tutaj przygotować stelaż pod to wszystko. Mam, słuchajcie, pierwszą jakby taką rzecz, do której mogę się teraz troszeczkę przyczepić, a mianowicie wydaje mi się, że ten cień tak sam w sobie nie rozciera się tak idealnie na oku. Troszeczkę widzę w nim może jakieś takie lekkie, lekko brudnawe vibesy. No to jest właśnie to, o czym ja mówiłam, że to jest naprawdę taka cieniusieńka granica. Moim zdaniem nie jest źle póki co, ale mogłoby to wyglądać lepiej. Dobra, znowu w takim razie biorę NYX Glitter Primer i nałożę go na moją powiekę. Chciałabym jeszcze do tego cienia przykleić inny cień, shocking, ale taki właśnie ciemniejszy i zobaczyć, co on nam tutaj jest w stanie zaoferować. I słuchajcie, chodzi mi dokładnie o ten odcień, który no jakby jest troszkę bardziej w takim granatowym vibe'ie, ale ma też w sobie takie fajne drobinki, które nie są jakieś takie mega drobinowe, ale coś tu może fajnego moim zdaniem dawać. I tak, sam cień według mnie naprawdę jest spoko, natomiast zobaczcie, tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ten cień, który ja nakładałam tutaj u mnie z boku, to jest najciemniejszy cień z palety. Więc tutaj trzeba będzie troszkę wzmocnić właśnie jego, o, kolor, to co właśnie w tym momencie robię, żeby wiecie, nie było takiego wrażenia, że błysk jest ciemniejszy niż sam kącik, bo to znaczy, że coś tutaj poszło nie tak. Dobra, ale wydaje mi się, że to jest do wyprostowania. I tutaj kolejnym takim odcieniem, który do mnie krzyczy od samego początku, weź mnie, to jest on. I wezmę tego pana. Dobra, jest, będzie mi pasował idealnie do mojej bluzki. Nałożę go teraz tutaj w centralną część mojego oka. I on ma zupełnie inne wykończenie, szczerze mówiąc, niż ten cień obok, bo ten ma w sobie tak jakby srebrne drobinki, które dają właśnie mu taką jakąś wielowymiarowość, a ten wychodzi bardziej płasko, szczerze mówiąc. No. Dobra, jest to jakiś tam połysk, ale nie ma tej takiej drobinowości, na którą gdzieś tam liczyłam. No czegoś mi tu brakuje w nim niestety. Pomimo, że moim zdaniem odcień ma naprawdę przepiękne. Chciałam coś pokombinować też z tym odcieniem, ale muszę powiedzieć, że on jakoś tak, nie wiem, moim zdaniem wypada chyba najgorzej z całej palety, bo jakoś tak wygląda płasko, nie? W sensie coś tam są, jakieś drobinki w nim, ale bez szału. Dobra, spróbuję go nałożyć jeszcze na połączenie tych dwóch kolorów. No dobra, to już mi się podoba, bo moim zdaniem nadał jeszcze dodatkowej takiej głębi może w tym przejściu pomiędzy tymi kolorami. Więc dobra, no jakoś to tam, jakoś to wspólnie funkcjonuje. I tutaj wiecie co, jeszcze chyba raz będę musiała zanurzyć moje paluchy w tym odcinku, który najbardziej mi się podoba. No bo on ma po prostu ten duochromik, no ja czuję, że on jakby stworzony jest dla mnie. Ja muszę go to nałożyć. To będzie taki idealny gradient na oku, przechodzący tutaj przez całą moją powiekę i jaram się niczym pochodnia. Bosko to wygląda. Dobra. Teraz tylko wystarczy jeszcze wykończyć ten makijaż i w sumie najjaśniejszym błyskiem, który może nie jest aż tak jasny, jest ten odcień. O, ten odcień. Zobaczymy, jak on się u mnie wymiesza z tym, który nałożyłam obok i on czy nie będzie dla mnie troszeczkę za ciemny jednak w tym kąciku. No dobra, on jest ciemno-jasny. Dziwnie to brzmi, ale tak bym go określiła. Dobra, nie jest źle. Dobra, kupuję go. Nie jest źle, kupuję go w tym miejscu i słuchajcie, zobaczmy teraz jeszcze, jak ten makijaż wygląda. Tu też widzę trochę obciążenie na powiece i tak jakby raczej są to takie plastelinowe błyski, to miejcie to na uwadze, że tak jakby jeżeli macie taką powiekę troszkę bardziej dojrzałą albo wymagającą, no to może być tam widać jakieś obciążenie, u mnie to się pewnie ułoży już niedługo. Dobra, nałożę w takim razie tylko ten najciemniejszy jeszcze wzdłuż linii, że tak jak zrobiłam tutaj.
No i będziemy przychodzić do makijażu twarzy. Natomiast jeśli chodzi o osyp, to słuchajcie, z matów jego w ogóle nie ma, niemalże. Tylko coś tutaj z tego błysku widzę, ale moim zdaniem jest git, jeżeli o to chodzi. Jak możemy zobaczyć, w międzyczasie nałożyłam na twarz krem BB oraz korektor. I tutaj wchodzi kolejna nowość. Ta-ta. A jest to dokładnie Goodie Powder z Claresy. A dokładnie jest to produkt pod oczy, puder pod oczy, zupgrade'owany o kofeinę. I właśnie, co on tutaj ma nam robić na twarzy? Jest to super wygładzający puder sypki o matowym wykończeniu wzbogacony o kofeinę, która pobudza mikrokrążenie, obkurcza naczynia krwionośne, zmniejsza opuchliznę i rozjaśnia cienie pod oczami. No, brzmi jak rewelacja. Ultra lekki, ekstra drobny... Czy ja naprawdę nie umiem czytać? Ultra lekki, ekstra drobno zmielony, niezwykle wydajny, już cieniutka warstwa utrwali korektor i zapobiegnie zbieraniu się w załamaniach, by okolica pod okiem wyglądała świeżo i gładko przez długie godziny. Dobra, jest też napisane, że ma delikatnie beżowy odcień, ale jest ogólnie transparentny. I co tu jest jeszcze napisane, że puder idealnie sprawdza się również w strefie T, matując bez obciążania i optycznie niwelując pory. Dobra. Już mnie zachęcili. Jeżeli chodzi o sam produkt, to on wygląda w następujący sposób. To jest takie, no, typowe opakowanie z Claresy, tylko tutaj z tyłu widać, że on należy właśnie do tej kofeinowej rodzinki. Dobra, otwieram go zatem. Oczywiście muszę sforsować folikę, co mam nadzieję, że wyjdzie mi tak dość szybko. Rzeczywiście już widzę, że ma taki lekki, beżowawy odcień. Dobra, wywalam go tutaj troszeczkę na wieczko. I widać. Pytanie, czy on pachnie kawą? Nie. Trochę mi było przykro. Wiem, że jakby kofeina to nie kawa, tylko i wyłącznie jakby nie ma tutaj znaku równa się, ale miałam trochę taką nadzieję, szczerze mówiąc. Dobra, zacznę zatem od tej okolicy pod oczami, gdzie już muszę tutaj ogarnąć sytuację i wyciągnąć z moich mini zmarszczek pod oczami to, co tam się zebrało i nakładajmy. Dobra, ja zawsze jestem oszczędna, jeżeli chodzi o takie produkty, słuchajcie. Już widzę, że tu jest zer sympatyż. I tak, ten produkt w miejscu, gdzie moja skóra jest taka bardziej naciągnięta, czyli tu, od razu widziałam, że tak jakby ładnie zmatowił skórę, mega ją wygładził. I tutaj, w okolicy, gdzie tak jakby tych zmarszczek jest więcej, bardzo dużo się uśmiecham, szczerze mówiąc. Fajny uśmiech. Dobra, to tutaj wygląda to już troszeczkę gorzej, bo on tak jakby no... Nie mogę powiedzieć, że zupełnie nie podkreśla jakby zmarszczek. Wydaje mi się, że tak dla mnie tak wygląda pół na pół, szczerze mówiąc. Mój ukochany produkt z Lovely, który szczerze mówiąc już mi się kończy, a mianowicie Smoothing Under Eye Setting Powder, wygląda moim zdaniem w tym miejscu troszeczkę lepiej. Natomiast od razu Wam mówię, że naprawdę nie jest źle. Dobra, zobaczmy jeszcze pod drugim okiem, co tu będzie miało miejsce. No i w tym miejscu wygląda to pięknie, naprawdę pięknie. Jeszcze wyprostujmy tutaj też sytuację pod drugim okiem i zobaczmy, jak to będzie wyglądało z drugiej strony. Ja od razu Wam mówię, że ja śpię po tej stronie, więc u mnie ta okolica wygląda gorzej, niestety. Widać na niej więcej zmarszczek. Zaraz porównamy. Wiecie, co mi się rzuciło w oko, a nawet w oczy? To, że tak, po tej stronie jakby sytuacja wygląda lepiej, natomiast też jakby, no widać, że on to nie wygląda jakoś tak super lekko pod oczami, ale słuchajcie, on daje kolor. I to nie jest tak, że on jest transparentny według mnie, bo dobra, może jak go tak rozłożymy, to się wydaje taki jaśniejszy, ale ja widzę naprawdę, że mam przyciemnioną tę okolicę pod oczami. Czyli no osoby, które mają bardzo jasną karnację, jasną skórę, tutaj naprawdę trzeba się trzymać na baczności, bo moim zdaniem to nie jest jakoś tak, wiecie, super transparentny produkt. No widać, że on dał po prostu kolor. No ale dobra, idźmy w takim razie dalej. Wezmę sobie trochę większy pędzel, no bo chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądała ta moja strefa T z tym produktem. Dobra, zaczęłam brawurowo od czoła. Najlepiej to oczywiście jestem w stanie stwierdzić, jak to działa przy moich porach, ale do tego zaraz dojdziemy. Pory na pewno wyglądają gładziej, to na pewno. Wykończenie jest rzeczywiście takie bardziej matowe, też zależy kto co lubi. Akurat dla mnie mat w strefie T to jakby be my guest, bardzo lubię takie wykończenie. Wygląda to bardzo ładnie, w sensie tutaj w tych okolicach
nie mogę się w sumie do niczego przyczepić, bo to wygładzenie tak jakby jest rzeczywiście widoczne, ale no again mam wrażenie, że ten produkt daje kolor po prostu. Czyli teraz biorąc pod uwagę, że nakładam go tak jakby pod oczy i strefie T, to będę miała w innym kolorze... policzki? Tak? Czy tak będzie? No dobra, no. Najwyżej tak będzie. Trudno. To jest test. Jeżeli mamy mieć jakieś sytuacje, wierzcie, no dziwne, no to gdzie, jak nie tutaj. Ale czekajcie, jeszcze muszę jedną rzecz zauważyć. Troszkę mam wrażenie, że po nałożeniu tego produktu cera wygląda minimalnie sucho. I zauważyłam tutaj na brodzie, no gdzie ja naprawdę jakby ten produkt, którego ja używam, to używam na co dzień, więc ja już mam go tak prześmiganego, naprawdę już wiem, jak on się zachowuje w różnych sytuacjach. I tu mam wrażenie, że troszeczkę tej ciężkości widzę. Tutaj właśnie przy ustach jakoś tak najbardziej. No ale dobra, trudno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, natomiast przechodzimy teraz do kremowego konturowania. To jest oficjalnie moment, na który tak czekałam, a mianowicie kremowe konturowanie z Desi. I tak, nie dość, że paletki są według mnie tak piękne, że ja umarłam, jak je zobaczyłam, bo tak, opakowania tak jakby z tymi paletkami wyglądały w następujący sposób. Tutaj był taki totalnie luksusowy, bougie vibe, ale jak one wypadły ze środka, to ja przepadłam. Wyglądają po prostu przepięknie. Słuchajcie, obie te paletki kosztują 89 zł i nie wiem dlaczego, ale jakoś mnie totalnie ominęło to, że one wyszły. I tak jakoś, wiecie, randomowo zabrnęłam gdzieś na... chyba na Instagramie, właśnie na stronę Desi. Patrzę, a tam te dwie palety i ja o nie miałam. Zamówiłam je dosłownie w sekundę. To był moment, proszę Państwa. I tak, otwórzmy tę oto paletkę z bronzerami, gdzie mamy oczywiście jeszcze tutaj lusterko. Tak samo jeżeli chodzi o róże. I zobaczcie, mam tutaj dwa bronzery w różnych odcieniach, które raczej wydają mi się takie bardzo neutralne i raczej chłodne, jakbym miała powiedzieć. Przynajmniej teraz, w tym momencie. No jestem mega ciekawa, jak one wyjdą na swatchach i... Już czuję, że są mega kremowe. Tu mamy ten jaśniejszy i rzeczywiście jest mocno jasny. O, tak to wygląda. Drugi natomiast prezentuje się w następujący sposób. Dobra, no jest zdecydowanie mocniej intensywny. Natomiast oba mają totalnie zimne odcienie. Czyli to jest tak jakby raczej bym powiedziała... Dobra, to są zdecydowanie bronzery bardziej jakby przeznaczone do konturowania, a nie raczej przybranzewiania twarzy. Na swatchach wyglądają następująco, według mnie naprawdę przepiękne odcienie. I przejdźmy teraz do paletki róży, której nie mogę się doczekać. Oh my god. No dobra, to są rzeczywiście soczyste, intensywne róże, no które wyglądają naprawdę przepięknie. I tu mamy odcień Peach, a drugi nazywa się Raspberry. Nazwa idealna, rzeczywiście przypomina taką totalną malinkę, totalną brzoskwinkę. Idealnie to wygląda. I... O Jezu, one pachną. Ale czym one pachną? Dobra, nie chcę sam wsadzić nosa, bo znając mnie, jakby to się wydarzy za 3 sekundy. I tak, zobaczmy sobie, jak będzie wyglądała brzoskwinka. To jest brzoskwinka? To jak będzie wyglądała malinka w takim razie? Już zaraz się okaże. Dobra, teraz już jakby widzę tutaj taki bardziej brzoskwiniowy vibe. No, mocne są to odcienie. Jestem mega ciekawa, jak wyjdą na swatchach, także dajcie mi sekundkę. Tak wyglądają swatche. No, ciekawie się to zapowiada. Więc zrobimy w ten sposób. Oczywiście na jednej stronie użyję jaśniejszego bronzera i jaśniejszego różu, czyli połączę ten z tym, a po drugiej stronie połączę ciemniejszy bronzer z ciemniejszym różem. Na opakowaniu jest napisane, żeby nakładać te produkty albo przy pomocy beauty blendera, albo przy pomocy pędzelka. Ja jakoś tak wolę beauty blenderem nakładać takie produkty, także słuchajcie, rozpoczynajmy. I tak, tutaj, żeby tak jeszcze się trochę oswoić z tymi produktami, zaczniemy od jaśniejszego odcienia, który nałożę przy pomocy gąbeczki. Dobra, już widzę go. He's here! To w ogóle jakby konsystencja tych produktów jest taka mega kremowa, ale taka raczej zbita, jakbym miała powiedzieć. To nie jest to produkt, który wiecie, jakby wsadzicie w niego beauty blender i gdzieś tam on wam się jakoś odciśnie w tym produkcie, tylko tak jakby to jest bardzo bezpieczny sposób, żeby to nakładać. I słuchajcie, no muszę wam powiedzieć, że przepięknie się rozciera ten produkt. Jakby wygląda to naprawdę pięknie. I ten odcień według mnie właśnie jest taki mega uniwersalny, mega ładny, ale jakby to wykończenie na policzku, słuchajcie, to jest wszystko. Naprawdę, on jest jakby taki
lekko połyskujący, widzicie to, jak to ślicznie wygląda, ale roztarty po prostu tak, jakby ktoś mi niemalże, no nie wiem, nakładał w Photoshopie po prostu ten produkt. Wygląda to po prostu pięknie. Nałóżmy zatem ten ciemniejszy bronzer na drugą stronę i tutaj... O Chryste! A juto! Dobra, liczę na jego wspaniałe właściwości rozcierania się i na to, że nie będzie to wyglądało źle. Słuchajcie, zobaczcie. Tutaj tak naprawdę w sekundę ten produkt się roztarł, moim zdaniem, do takiego stopnia totalnie do zaakceptowania i wygląda pięknie. Pięknie. Jezu, słuchajcie, jak mi się podoba. Tak samo, boskie wykończenie na twarzy. O, widzicie? Jakby ten glow, jak on się w ogóle łatwo roztarł. Byliśmy tego wspólnie świadkami. Która strona wygląda lepiej? Ciężko mi stwierdzić. Po prostu one się różnią odcieniem, ale moim zdaniem nie. Różnią się intensywnością, ale ten odcień jest mega, moim zdaniem, do siebie jakby podobny. To jak ja się nie mogę doczekać róży w tym momencie, to po prostu ja zaraz wybuchnę. O, i polecę do Dear Universe swoją drogą. Zwiedzić ten universe od środka. Dobra. Przechodzimy zatem do róży. I tak, nałożę jako pierwszy ten jaśniejszy odcień. Brzoskwinkowy. Dobra, tutaj może już troszkę tak spokojniej będę go nakładała, żeby nie zrobić sobie kuku i nie zrobić z siebie klauna. O Jezus Maria. I'm dead. I'm so dead. Wygląda to ślicznie. I tak jakby zobaczcie, w samej palecie te róże wyglądają naprawdę intensywnie, przynajmniej ten brzoskwinek, a tutaj jakby ta intensywność znika, a zostaje taka lekka łuna brzoskwinkowego koloru z tym takim świecącym wykończeniem. I just can't. Wygląda to cudownie i powiem wam więcej. I want more. Nie no, cudownie to wygląda. Bosko i zobaczcie, jakby połączyło się to z bronzerem w 3 sekundy, tworząc jedność. To jest po prostu rodzeństwo. To jest rodzina. Dobra, zróbmy w takim razie to z drugiej strony. Połączmy kolejną rodzinę ze sobą i weźmy ten ciemniejszy, malinkowy odcień. Dobra. Jestem mega ciekawa, jak to wszystko u mnie wyjdzie i który wyjdzie u mnie lepiej, który będzie się bardziej nadawał do mojej karnacji. O mój Boże, już widzę, że ten kolor też jest piękny. Dobra, nakładam go jeszcze tutaj bardziej w stronę policzka, ale zobaczcie, jakby, again, powtórzę to, że łączenie się z tym brązerem, który jest pod spodem, to jest w ogóle, jakby, to się dzieje samo. To się dzieje samo, wygląda to pięknie. Oba, moim zdaniem, te jakby wersje kolorystyczne, czyli ta jaśniejsza i ta ciemniejsza, do siebie mega pasują. No, super, pod tym względem to jest stworzony jakby ten produkt, ale to wykończenie... O, może teraz to będzie bardziej widać. Jezu, ja jestem absolutnie zakochana. Słuchajcie, wydaje mi się, że mam jakiegoś swojego kolejnego naprawdę ulubieńca. No. Dołożyłam jeszcze tutaj rozświetlacz i oh Lord of Mercy. To wygląda tak bosko. Jestem speechless. Ja po prostu jestem totalnie speechless. Mi zabrakło języka w gardle. Wyobraźcie sobie to? Ja sobie tego nie wyobrażałam do tej pory, ale tak jest. Bosko to wygląda. Okej, słuchajcie, w tym momencie chciałabym przejść do brwi. I tutaj, nie jest to chyba jakaś nowość, szczerze mówiąc, ale byłam ostatnio w Rossmanie i przypolowałam taki produkt Miss Sporty Brow to Last 24 Hours Pomade Pencil. 100 blond, to jest mój kolor. Słuchajcie, on kosztował mnie tak około 15 zł ten produkt i ostatnio właśnie szukałam czegoś takiego, co może nie byłoby już tak, aż tak precyzyjne, ale rano, załóżmy, jak nie wiem, szykuję się tak do wyjścia, że muszę po prostu wybiec w ciągu sekundy. Chciałam mieć jakiś taki produkt, który po prostu zrobię tak, rach, ciach, ciach i ta brew jest zrobiona. Także zobaczymy, czy on się tutaj u mnie nada. Wącham kredkę, Jesus, po prostu nie wierzę w to. I zobaczcie, kolor moim zdaniem jest boski, przepiękny i zobaczmy, co tu się u mnie wydarzy. Czy to będzie mój produkt rach, ciach, ciach? Dobra, widzę, że on coś tam zostawił u mnie. Okej, zobaczmy, czy z dołu uda się tak jakby na szybko podkreślić brew. Dobra, da się, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę za mocno wjechałam w dół. Chociaż zaraz to poprawimy. No tutaj jakby nie można mówić o jakiejś zbytniej precyzji, ale właśnie tu chodzi o ten efekt rach, ciach, ciach. Więc nie chodzi tutaj o precyzję, tylko o takie lekkie zagęszczenie tej brwi, żeby mogło udawać, że ona jest taka, wiecie, jakby od razu, jak wstaje z łóżka. Słuchajcie, wydaje mi się, że jakby spoko to wygląda chyba. On w ogóle ma taką konsystencję takiego trochę
wosku, tak mi się wydaje. No i zobaczcie. Rach, ciach, ciach. I ta brew powstała. Dobra, póki co jestem zadowolona, szczerze mówiąc, bo... No bo tu jest rach, ciach, ciach. Dobra, skończyłam w takim razie robić drugą brew i dla mnie ten efekt jest taki spoko, ale nie powiem, żebym jakoś szalała. W sensie jednak chyba ja wolę trochę więcej precyzji, więc jak jakby ja czuję tak, że powinnam zrobić jakby obrys z dołu przy takim produkcie i jakby tutaj może wykończyć go i wtedy dopiero mogę z tym szaleć. Także jakby jak ktoś nie jest jakiś taki super, wiecie, precyzyjny, to myślę, że to może być spoko produkcik. Zobaczymy jeszcze, bo on tak jakby, to jest taki trochę, on jest woskowaty i on minimalnie zostawia takie uczucie wosku na brwiach. No i jestem tylko ciekawa, czy tam się nie stworzy jakieś błotko pod spodem, ale zobaczymy. Okej, słuchajcie, przechodzimy w takim razie do kolejnego produktu, mianowicie Clarissa Brow Powder Shot. Lamination Effect Clear Brow Gel. Chryst, jaki długi opis. Czyli to jest po prostu super mocny, transparentny żel do stylizacji brwi z kofeiną. Dobra, i ma mieć precyzyjną szczoteczkę. Ja już jeden taki żel z Clarissy bardzo lubię. On też coś nazywa jakoś gel, coś tam, glue gel? Jezu, nie pamiętam, słuchajcie. Ale bardzo go lubiłam i rzeczywiście jest to taki jeden z najmocniejszych takich produktów, jakich używałam do brwi. Ten produkt kosztuje 14,99 i zobaczmy, jaką ma... A dobra, on ma zupełnie inną szczoteczkę, bo tamten miał taką malutką spiralkę zwykłą, a ten ma trochę taką szczoteczkę... jakby identyczną moim zdaniem jak produkt z Hea do brwi, taki właśnie Lamination Gel, on chyba się nazywał. Jest identyczna z silikonowa. Dobra, zobaczmy zatem, jak on się tutaj u mnie sprawdzi. Ja uwielbiam akurat jakby ten efekt takich mocno przytrzymanych brwi, które sobie układam dokładnie w taki sposób, jak mi się żywnie podoba. I jakby ja chcę, żeby te brwi zostały w tym samym miejscu. No bo po tej układam, żeby tak było, nie? A nie żeby były gdzie indziej, albo zwrócone w ogóle w dół, w najgorszym tego, znaczy w najgorszym przypadku, bo to różnie bywało u mnie. Moje są takie turbo niesforne i wystarczy, nie wiem, czy zdjąć jakąś bluzę, czy nawet założyć coś takiego, nie wiem, czy przez głowę i czasami, oh Jesus, źle to wygląda. Ale tak, tutaj widzę, że włoski są ładnie podkreślone, tak jakby one już są nakładane też na ten produkt taki woskowy, więc mogą być troszeczkę trudniej, bo jeszcze muszą wykonać większą walkę z tym produktem, ale tak. Moim zdaniem są mega ładnie zaznaczone. Jakby spoko się wyczesuje taką szczoteczką te brwi. Lubię w ogóle takie silikonowe te szczotki. I no najważniejsze jest to, co on tutaj będzie robił, tak? Czy te brwi rzeczywiście zostaną w tym miejscu, gdzie ja chcę. Ale słuchajcie, na razie wygląda to po prostu wspaniale. Okej, okay, jeszcze jeżeli chodzi w ogóle o nowości z Clarissy, to mamy tutaj takie dwa produkty pielęgnacyjne. I to jest Brow Double Espresso, czyli wzmacniające wzmacniające żelowe serum do brwi z kofeiną, argininą i kompleksem symulującym wzrost włosków oraz poprawiających im ich długość i grubość. Dobra, na pewno to jakby biorę do testów, także będę Wam dawać znać pewnie na Instagramie, jak to u mnie się sprawdza. I druga opcja to Clarissa Lash Double Espresso Coffin Boosted Lash Conditioning Gel Serum. Matko, Clarissa, co to za nazwy? Czyli jest to odżywcze, żelowe serum do rzęs z kofeiną, pantenolem i kompleksem stymulującym wzrost włosków oraz poprawiającym ich długość i grubość. Dobra, dwa produkty pielęgnacyjne do testów idą. Ja w tym momencie wykonam makijaż dolnej powieki, bo raczej będę odtwarzała to, co mam na górze, więc nie chcę Was zanudzać. No i co? I to by było na tyle? Jesus, jak to możliwe, że tak szybko poszło? No ale widocznie tak, także będzie podsumowanko. Podsumowanie jak zwykle przeprowadzę chronologicznie, a mianowicie od paletki Catrice Dear Universe. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że ja jestem naprawdę niesamowicie pozytywnie zaskoczona matami w tej palecie, bo w sumie oprócz jednego matu, a mianowicie tego najciemniejszego, ze wszystkimi pracowało mi się przepięknie i moim zdaniem one się naprawdę pięknie blendują i pięknie rozcierają, także dla mnie to jest duży szok, a ten niestety odcień był najbardziej problematyczny, bo trochę rozkładał się plamiście, no i tutaj jak było to widać po tej stronie oka i szczerze mówiąc nawet jak robiłam sobie makijaż właśnie dolnej powieki, to też widziałam, że tutaj coś on tak nie do końca chce współpracować, natomiast nakładany na jakiś taki inny odcień bazowy wygląda super. Jakby
zrobił robotę, także ogólnie jestem bardzo z nich zadowolona. Co do tych błysków, to są to błyski raczej plastelinowe, które według mnie są, no wyglądają tak jakby okej, ale nie ma tutaj żadnej, wiecie, nie wyrwało mnie z butów, o tak powiem. Wolałabym, żeby to były troszkę bardziej drobinowe, natomiast po ułożeniu się już nie wyglądają aż tak ciężko na moich powiekach, także paletkę póki co naprawdę oceniam pozytywnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o test czasowy, no, ale to się już zaraz okaże. Następnym produktem do podsumowania jest puder z Claresy, który pod oczami moim zdaniem wygląda naprawdę ok. I tak samo jeżeli chodzi o makijaż, tutaj w sensie nie makijaż twarzy, tylko moją strefę T bardziej, o tak powiem. Bo tak, ładnie wygładził tę skórę. Ładnie tak jakby sprawił, że ona wygląda taka trochę... no tak nieskazitelnie, natomiast gdzieś tam doszukuje się trochę takiego suchego vibe'u w tym produkcie i było to dla mnie zauważalne przy okolicy moich ust, gdzie moim zdaniem troszeczkę ciężej wygląda mój makijaż niż zwykle i pod oczami też widzę, że tak jakby nie jest to taka idealna sytuacja. Wygląda nieźle, ale nie jest to jakby perfekcyjnie wyglądający puder. Dodatkowo on, pomimo że jest napisane, że jest transparentny, moim zdaniem daje trochę kolor. Także było to widać głównie pod moimi oczami, gdzie widziałam taką lekko brzoskwiniowo-żółtawą łunę. Teraz wydaje mi się, że już nie jest to aż tak widoczne, ale moim zdaniem on trochę koloru daje. Także trzeba to mieć na uwadze. I tu według mnie wjeżdżają największe hiciory tego odcinka, a mianowicie paletki z Desi. Słuchajcie, bronzery i róże, w sumie mogę je podsumować jakby razem, mają tak idealną konsystencję, że ona jest taka zbita, ale jakby pozwala to nałożyć idealną ilość tego produktu na skórę. Słuchajcie, to jak te produkty się rozcierają, to jak one są kremowe, jakie mają wykończenie. Słuchajcie, ja nie mogę się napatrzeć na moje policzki. I to mówi o jednej i drugiej stronie. Według mnie i ta jaśniejsza część, jakby z tym brzoskwiniowym różem i ta ciemniejsza z tym malinowym różem pięknie do mnie pasują i tak jakby tak się idealnie wtopiły, że obydwie opcje biorę po prostu, przyjmuję z otwartymi rękoma. To wykończenie takiego właśnie lekkiej satynki, lekkiego połysku, to jest gol. Nie wyobrażam sobie nic lepszego i słuchajcie, naprawdę, jakby wiem, że te paletki kosztują no niemalże 9 dyszek, 89 zł, ale słuchajcie, są warte każdej złotówki. Naprawdę, każdej złotówki i lepiej czasami mieć naprawdę fajne, uniwersalne paletki, jedną nawet, po jednej z bronzera, jednej z różu, niż milion innych produktów, które będą takie sobie, bo to jest po prostu hit hitów. No, myślę, że jakby to, jak wyglądają moje policzki, mówi w tym momencie samo za siebie. Rewelacja. Idąc dalej, podsumujemy sobie kredkę do brwi z Miss Sporty Brow to Last 24 Hours. Moim zdaniem to jest spoko produkt do szybkiego makijażu, aczkolwiek nie jest on precyzyjny, co musicie wiedzieć. Według mnie wygląda dobrze, ma ładny kolor, ten właśnie setka blond jest dla mnie idealny, także jakby, jeżeli lubicie takie produkty, to myślę, że możecie się na niego skusić. I ostatni już produkt, a mianowicie Claresa Brow Power Shot. No tak, to jest utrwalenie na mur beton. Na mur beton. I ja już wiem, że ja ten produkt kocham, bo ja kocham takie mocne utrwalenie, gdzie wiem, że po prostu może tu się wydarzyć bomba atomowa może wybuchnąć, grzyb atomowy może zmieścić moje studio, a moje brwi zostaną jakby w tym samym miejscu. Także za to ogromne propsy, fajnie się go nakładało, przepięknie te włoski są rozdzielone, no i po prostu są utrwalone na absolutny amen. Dobra, słuchajcie, w tym momencie mamy godzinę 18:24, rozpoczynamy test trwałości, zobaczymy, jak to wszystko się u mnie utrzyma. Wydajcie znać koniecznie, która z tych stron najbardziej przypadła Wam do gustu, albo na przykład, który produkt najbardziej Wam się spodobał z tego całego testu, jestem mega ciekawa. No i my widzimy się już niedługo. Dochodzi godzina 11 i nadszedł czas na podsumowanie. I słuchajcie, zacznijmy w takim razie od brwi. Mur, beton, rewelacja, ideał. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Kupujcie ten żel, bo jest rewelacyjny. Co do tego, jak wygląda makijaż moich oczu, no to muszę powiedzieć, że tak. Co do matów, to jakby nic się z nimi nie stało, natomiast uważam, że błyski naprawdę dość mocno powchodziły mi w załamania. To jestem w stanie wyprostować dosłownie dwoma ruchami palca, ale mówię, że zobaczcie, tak jakby no widać niestety, że one w te załamania wchodzą, a raczej się stamtąd wykruszają, no i widać tak jakby takie prześwity. Znaczy nie uważam, żeby to był jakiś taki wielki problem, bo to można jak widać naprawić 3 sekundy, ale jakby just saying, mówię, że tak jest. Słuchajcie, konturowanie to jest po prostu coś wspaniałego, wygląda identycznie, tak jak je zostawiłam, poza tym czułam się w nich jak po prostu milion. I
co jest bardzo ważne w tym całym teście, to to, że zobaczcie, jak mi się dobrze utrzymał mat na skórze. Ja jestem po prostu absolutnie zakochana w tym, jak ten puder utrzymał mat u mnie w strefie T, no bo tutaj niemalże nie ma czego zdejmować, to nie ma jakby miejsca, gdzie mam to dużo sebum. Także pod tym kątem rewelacja i jakby propsuję go na maksa, ale pod oczami moim zdaniem mógłby wyglądać lepiej. Co do tego jeszcze, jak wygląda ta kredka z Miss Sporty, no tak samo, utrzymała się bardzo dobrze i ewidentnie ten żel na brwi ją chronił jeszcze do tego, żeby nigdzie mi stamtąd nie poszła. I to by było chyba na tyle. Także mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry albo dajcie mi suba, będzie mi mega miło i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!